Tomasz Pajęczek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś Michał Górski, radny wrocławski Nowej Nadziei. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie radny, czy po przyjęciu prezydenckiej ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska ma zaakceptować nasz krajowy plan odbudowy? Czy to oznacza, że pieniądze z Brukseli będą szerokim strumieniem płynąć do Polski? Czy to jeszcze nic pewnego? Znaczy, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Mianowicie, owszem, ustawa została przeprowadzona przez Sejm i ta ustawa likwiduje teoretycznie Izbę Dyscyplinarną, natomiast nie rozwiązuje wszystkich problemów, w których mamy spór z Komisją Europejską, czyli kwestia tak zwanego neo-KRS-u i uzależnienia wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Tak, politycy partii rządzącej ogłosili sukces, że już w tym tygodniu Komisja Europejska odblokuje nam te środki, natomiast z drugiej strony słychać poglądy, że mówimy tak naprawdę o tym, że muszą być spełnione określone kamienie milowe, zanim Komisja Europejska nam te środki uruchomi. I sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, gdyż z jednej strony te pieniądze są nam bardzo potrzebne, bo to jest fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa i jednocześnie jesteśmy państwem, które przyjęło największą ilość uchodźców wojennych z Ukrainy, więc te środki są nam po prostu niezbędne nawet nie na wczoraj, tylko na miesiąc temu. No jednocześnie Komisja Europejska musi dbać o to, żeby nie robić sobie z przysłowiowej gęby cholewy i żeby dopilnować do tego, że ta praworządność w Polsce będzie przestrzegana i że rząd wywiąże się z tych ustaleń, które z Komisją poczynił. Więc myślę, że przyjdzie nam poczekać. Ja kibicuję, żeby środki były uruchomione przy jednoczesnym spełnieniu przez polski rząd warunków, jakie stawia Komisja Europejska, gdyż wtedy wszyscy wygrywamy. Te postulaty praworządności będą w jakimś stopniu dopilnowane, a jednocześnie dostaniemy ogromny zastrzyk pieniędzy, który jest nam bardzo potrzebny. To teraz Wrocław. Prezydent Jacek Sutryk przedstawił nowy, odświeżony wrocławski program tramwajowy w wersji 2.0. 5 inwestycji do 2027 roku. Tramwaj na Swojczyce, wydzielony korytarz dla autobusów na Jagodno, tramwaj na Maślice, tramwaj na Klecinę i na Borowską do szpitala na Borowskiej. Ponad 600 milionów złotych na te 5 inwestycji. Prezydent oczywiście podkreśla, że one będą możliwe przy wsparciu środków unijnych, a nie tylko przy środkach własnych z budżetu. To jest dobry plan tramwajowy, czy jest pan rozczarowany? Ja jestem troszeczkę rozczarowany, gdyż wszystko tkwi w szczegółach. Pan prezydent bardzo lubi PR, to znaczy jak będziemy się skupiać na tym, że to jest 5 nowych tras i 600 milionów złotych, to brzmi bardzo imponująco. A jak skupimy się na ilości kilometrów, szanowni państwo, to się okazuje, że 7,7 kilometra nowych tras tramwajowych powstanie, gdyż pan prezydent w planie tramwajowym jako trasę tramwajową policzył metrobus na Jagodno. Wypada się cofnąć o 2 lata, do 2020 roku i do wrocławskiego panelu obywatelskiego, podczas którego była to największa partycypacyjna, że tak powiem, taka przygoda nasza miejska. I wszystkie te zalecenia, które miały powyżej 80%, miały zostać przyjęte do realizacji. Przypominam, że tramwaj na Maślice i tramwaj na Jagodno otrzymały 98% poparcia panelistów, czyli praktycznie jednomyślność. I dzisiaj mamy sytuację, w której na Jagodno, które jest chyba najszybciej się teraz rozbudowującym w ogóle osiedlem we Wrocławiu, ten tramwaj nie powstanie, tylko powstanie metrobus, a to nie jest rozwiązanie. No tak, ale prezydent tłumaczy to kwestią brakiem przepisów, które by regulowały przecinanie się torów kolejowych. To dlaczego pan prezydent zrobił z tego swoją flagową obietnicę wyborczą w 2018 roku? Pamiętam te ulotki, bo sam je roznosiłem i tam tramwaj na Jagodno był jednym z pierwszych miejsc. No to już należało wtedy wiedzieć, bo wtedy te przeszkody też były. Właśnie o to chodzi, żeby prowadzić taką politykę uczciwą. My nie mamy pretensji do pana prezydenta, że czegoś się nie da zrobić. Rozumiemy, że jest sytuacja związana z COVID-em, jest sytuacja związana z bardzo wysoką inflacją, o której być może dzisiaj porozmawiamy, sytuacja z kryzysem uchodźczym, ale mówmy szczerze i otwarcie. Planu nie było przez długi czas i na sesji, podczas której debatowano absolutorium oraz wotum zaufania dla pana prezydenta, ten plan nie został przedstawiony. Nagle on się pojawia 3 dni później, po tym jak są ogromne naciski medialne i społeczne na prezydenta i na urząd, że tego planu nie ma. Plan się pojawia i on jest krokiem wstecz w stosunku do tego, co pan poprzedni prezydent Rafał Dudkiewicz w 2016 roku ogłosił. Jest on dużo mniej ambitny, jest on po prostu obcięty bardzo mocno. Proszę mi powiedzieć tak, no bo w 2016 roku prezydent Rafał Dudkiewicz mówił o 3 liniach, które miały być zbudowane w 6 lat do 2022 roku, czyli tak naprawdę już teraz powinniśmy kończyć budowę tramwaju na Swojczyce i na Ołtaszyn, a Ołtaszyn tymczasem został w ogóle wykreślony, nie ma go na tej liście. To prawda, liście. To jest bardzo niedobrze, dlatego że w tym panelu obywatelskim, o którym już wspominałem, ten tramwaj na Ołtaszyn też został bardzo wysoko oceniony. W ogóle wszystkie inwestycje tramwajowe zostały bardzo, bardzo wysoko ocenione. To jest niestety błąd i jest to krótkowzroczne, gdyż jak
Powszechnie wiadomo, ulica Zwycięska jest no, bardzo zakorkowana, nawet swego czasu wygrała plebiscyt na najbardziej zakorkowaną ulicę w Polsce i dochodzi do tego sytuacja, gdzie pociąg z Sobótki do Wrocławia będzie reaktywowany niedługo i dodatkowo rogatki będzie zamykany przejazd na ulicę Ołtaszyńskiej i na ulicę Zwycięskiej i to będzie po prostu najzwyczajniej w świecie komunikacyjny Sajgon, a w tamtych terenach się nastąpiła ogromna rozbudowa zabudowy mieszkaniowej, zarówno wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej. No, uważamy, że to jest po prostu krótkowzroczne. Ale w tym przypadku, podobnie jak na Jagodnie, miasto tłumaczy brakiem przepisów. Zgadza się, natomiast to za każdym razem jest taka sytuacja, że jak nie realizujemy czegoś, to łatwo jest znaleźć sobie wymówkę. Nam nie o to chodzi, żeby znajdować wymówkę, tylko żeby komunikować to z mieszkańcami. Ta przeszkoda była obecna wcześniej. Ona się nie pojawiła nagle. Te tory kolejowe nie zostały namalowane czy wybudowane w środku nocy. O tym wszyscy powszechnie wiedzieli. No to po co obiecywać i wprowadzać opinię publiczną w błąd i mówić, że zrobimy coś, czego zrobić się nie da. Trzeba było na początku powiedzieć, zrobimy to, tamto. Tego nie damy rady zrobić. Mówił pan redaktor o tym, co pan prezydent Rafał Dudkiewicz i Rada Miejska poprzedniej kadencji. Te inwestycje są realizowane w dużej mierze, bo zwróćmy uwagę na to, że budowana jest trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór. To jest bardzo ważna inwestycja, wszyscy jej kibicujemy. To jest inwestycja zaprojektowana, zaprogramowana przez pana prezydenta Rafa Dudkiewicza i Radę Miejską poprzedniej kadencji. Obecnie tak jest realizowana. Tak samo tramwaj na Popowice i Chubska. I tramwaj na Chubskiej, który już jest gotowy. Mówimy o nowych rzeczach. My mówimy o tym, że to zostało zresztą podniesione na sesji Rady Miasta. Strategii potrzebujemy. Nie ma wieloletniego planu inwestycyjnego. Mieszkańcy, NGOsy, firmy nie wiedzą, w jakim kierunku Wrocław ma się rozwijać. My nie mówimy, że we Wrocławiu jest źle. Ja jestem bardzo dumny z Wrocławia. Jestem urodzonym wrocławianinem. Kocham to miasto. Uważam, że miasto jest fantastyczne, ale w dużej mierze jest to energia ludzi. Jest to świetne położenie geopolityczne. Jest to ogromna ilość biznesu i świetne podwaliny położone przez poprzednich prezydentów Zdrojewskiego, Huskowskiego i Dudkiewicza. Pan prezydent Sutryk dostał do ręki gotową, że tak powiem, rozwiązanie, które trzeba dopieścić. To nie o to chodzi, żeby teraz tak jak PiS otwiera inwestycje Platformy Obywatelskiej i mówi, patrzcie, co myśmy wybudowali, a potem się okazuje, że nic nowego nie powstaje. No my byśmy nie chcieli, żeby to szło w tym kierunku. Planu z 2016 roku nie udało się zrealizować, co widać. Nie udało się, to prawda. Do 2027 uda się zrealizować ten plan, który przedstawił wczoraj prezydent Sutryk. Czy no plan jest tak mało ambitny, że jeżeli się nie uda go zrealizować, to coś będzie bardzo nie tak. Ja bardzo kibicuję, żeby się udało, chociażby z tego prostego powodu, że mieszkam na Stabowicach i tramwaj na Maślice jest bardzo istotny. Sam tramwaj na Stabowice jako odnoga od Alei Kosmonautów, ulicy Kosmonautów nie znalazł się niestety w planie, nad czym ubolewamy. Natomiast no, to są i tak bardzo potrzebne inwestycje, więc one są potrzebne na wczoraj. I mamy nadzieję, że to zostanie jak najszybciej przeprowadzone. Panie radny, wobec wysokich cen energii, drożyzny, inflacji, która w maju ma wynieść 13,9% według GUS-u. I to jest ten szybki odczyt. Gdzie miasto powinno szukać oszczędności? W jakich sektorach? No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo tak mamy bardzo duże zadłużenie, o czym też żeśmy mówili. To zadłużenie jest oparte o stopę zmienną. Bardzo duże, 2/3 tego zadłużenia, jak analizowaliśmy, jest oparte o WIBOR, czyli o tą zmienną stopę, więc koszty zadłużenia będą rosły. No przede wszystkim trzeba szukać oszczędności na promocji i na tych wydatkach, które nie są wydatkami koniecznymi. Być może pan skarbnik, w tym też będziemy mógł kibicować, będzie zmuszony do rozmowy na temat może zamrożenia WIBOR-u czy jakoś restrukturyzacji tego zadłużenia, gdyż te pomysły, które wypływają z centrali rządowej, no to mówimy tutaj o wakacjach kredytowych czy zamrażaniu WIBOR-u dla konsumentów na mieszkania, w których mieszkają. Tak? Więc tutaj gminy mogą mieć z tym problem. No i pytanie, jakie będzie wykonanie, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, bo było rekordowe w 2021 roku. No ale to też, jak pan skarbnik słusznie zauważył, z uwagi na no, bardzo tanią akcję kredytową, bardzo łatwy dostęp do kredytu i to, że ten rynek się tak mocno napędził. Więc ewentualne cięcia w częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów to byłby też sposób na szukanie oszczędności w budżecie? No, byłby sposób i bardzo kiepski, bo jakby to wyglądało, że najpierw podnosimy wrocławianom i wrocławiankom ceny za korzystanie z usług miejskiego przewodnika, a następnie obcinamy im częstotliwość. To tak równie dobrze moglibyśmy im rozdać koszulki, nie ma sensu jeździć komunikacją zbiorową, przesiądźmy się wszyscy do samochodu. To byłaby papierowa oszczędność, która spowodowałaby jeszcze większe korki, jeszcze większe zanieczyszczenie miasta, większy hałas, większy smog. Można by coś takiego zrobić, ale odradzamy, bo to byłoby bardzo, bardzo krótkowzroczne. Sytuacja jest trudna. I tak jak podkreślaliśmy wielokrotnie jako Klub Radnych Nowej Nadziei, my zapraszamy, że chcielibyśmy zostać zaproszeni do dialogu z panem prezydentem i z panem skarbnikiem, bo to nie jest tak, że jesteśmy na nie we wszystkich sprawach. Sytuacja miasta jest sytuacją obecnie trudną i wspólne szukanie oszczędności w budżecie tak naprawdę leży na sercu wszystkim radnym, którzy kochają Wrocław. A ten plan jest rozważany w mieście? Ma pan takie informacje?
Obiło mi się o uszy, jeżeli chodzi o nieoficjalne informacje medialne, natomiast nie chciałbym spekulować, czy taki plan jest rozważany. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że taki plan rozważany nie jest. Tak? No, on by przyniósł, oczywiście, tak jak mówię, przyniósłby oszczędności z uwagi na mniejszą ilość kursów zużycia paliwa, natomiast no, to nie ten droga. Tak? My chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej, a nie ich zniechęcać. Jeżeli jednym z głównych wyznaczników tego, jak się korzysta z komunikacji, jest bliskość do przystanku i częstotliwość kursowania, no, jak autobus będzie kursował 2 razy rzadziej, no to spadnie liczba mieszkańców. Na ostatniej sesji prezydent Jacek Sutryk otrzymał wotum zaufania. Nowa Nadzieja, podobnie jak PiS, była przeciw. Dlaczego? Byliśmy dlatego przeciw, że uważamy, że polityka pana prezydenta nie idzie w dobrym kierunku. I wypunktowaliśmy to w kilku konkretnych argumentach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, co pan prezydent nazywa permanentnym przytuleniem społecznym, fasadowość konsultacji społecznych we Wrocławiu. Wszystkie rady, które przy panu prezydencie się znajdują, czy Rada Zrównoważonego Transportu, jeżeli chodzi o na przykład zaopiniowanie polityki mobilności, nie została przedstawiona tej Radzie. Wrocławska Rada Seniorów czy Wrocławska Rada Kultury też, że tak powiem, boryka się z tym, że nie są jej przedstawiane te projekty, albo atmosfera wewnątrz jest taka, że pan dyrektor, który bierze udział w obradach, jakby naciska na uczestników, żeby wypracować taki, a nie inny a priori już przygotowany punkt widzenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest brak tej strategii kierunku rozwoju miasta, o którym mówiliśmy. Brakuje nam wieloletniego planu inwestycyjnego. W jaki sposób my mamy zaprogramować, Szanowni Państwo, rozwój Wrocławia na najbliższe lata, jeżeli my nie wiemy, co będzie realizowane inwestycyjnie w roku 2023, 2024, 2025. Wrocław był pierwszym miastem w Polsce, który przyjął wieloletni plan inwestycyjny jeszcze w poprzednim tysiącleciu i teraz jesteśmy chyba jednym z niewielu dużych miast, które takiego planu nie ma. A dlaczego Wrocław nie ma WPI? Tego nie wiemy. Właśnie chodzi o to, że brakuje jakiejkolwiek komunikacji ze strony pana prezydenta. No nie jesteśmy w stanie zaufać komuś, kto nie pokazuje w ogóle żadnej dobrej woli do dialogu. Tak jak z tym planem tramwajowym. Plan miał być ogłoszony w 2021 roku i nagle został ogłoszony w połowie 2022 i nie o to chodzi, że został spóźniony o rok czy półtora i o to mamy pretensje, tylko mówiono, że będzie przygotowany i non-stop pan prezydent powtórzył, plan jest, ale nie można go zobaczyć. Plan był jak Yeti, ponoć istnieje, ale nikt go nie widział, a jak ujrzał światło dzienne, to okazał się być kadłubkiem. No to właśnie o to chodzi, że rozdźwięk pomiędzy rzeczywistością, jaką pan prezydent prezentuje, w social mediach, podczas prezentacji, na sesjach, na które przychodzi, gdyż Szanowni Państwo, pan prezydent przyszedł na sesję absolutoryjną jako pierwszą w tym roku, na poprzednie sesje nie przychodził. Więc no nie widzieliśmy powodu do tego, żeby udzielić mu wotum zaufania, kiedy jest coraz więcej problemów. Ale z kolei głosowaliśmy za absolutorium, gdyż budżet został wykonany i to była czynność najzwyczajniej w świecie techniczna. To na koniec sport. Po 20 latach koszykarski Śląsk znów jest mistrzem Polski. Upragniona osiemnastka stała się faktem. Rok temu żużlowcy Sparty Wrocław zostali mistrzami Polski. To są teraz sporty numer jeden we Wrocławiu, koszykówka i żużel. Myślę, że żużel z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest sportem numer jeden. Jeżeli chodzi o koszykówkę, no to jest to w ogóle fantastyczna informacja. Mówię, jako były amatorski zawodnik Śląska Wrocław, gdzie chodziłem na mecze koszykówki, gdzie Maciej Zieliński, z którym dzisiaj mam przyjemność zasiadać w klubie, był jednym z zawodników i jednym z idoli takich młodych chłopaków, jak ja myślę, że pan redaktor też te czasy pamięta, no to długo bardzo czekaliśmy na ten 18 tytuł, bo tak jak rozmawialiśmy przed programem, to 18 lat czekaliśmy na bycie w finale, a 20 lat na tytuł mistrzowski, także mamy nadzieję, że na ta 19 przyjdzie szybciej. No, sukces gigantyczny i pokazuje, jak duży apetyt na koszykówkę i w ogóle na sport jest we Wrocławiu. No bo w hali ludowej przecież graliśmy, tak? No właśnie, pytanie, czy Wrocław zapełniona po brzegi, no to jest w ogóle świetna sprawa. Pytanie, czy Śląsk będzie grał dłużej w hali stulecia, czy jest w mieście plan budowy nowej hali? Kurczę, tego nie wiem, natomiast proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem nie jest przypadkiem, że Śląsk wrócił do hali stulecia i od razu atmosfera stara wróciła. Grał przez lata w Orbicie, to jest jako wielki fan koszykówki i mówię koszykarz amatorski, no to są zupełnie dwa różne obiekty, różna atmosfera, różna historia, nie ma porównania. Ja bym, gdyby to ode mnie zależało, to oczywiście trzeba było przeanalizować aspekty ekonomiczne, gdyż może aspekty ekonomiczne mówią inaczej, ale aspekt taki, powiedziałbym, czysto sentymentalny i związany z sukcesami Śląska, no to Hala Stulecia jest tym takim magicznym miejscem dla nas, tak jak kiedyś był Stadion Śląski dla reprezentacji Polski w piłkę nożną. Zupełnie inaczej radzą sobie piłkarze Śląska, Wrocław, którzy no z trudem utrzymali się w Ekstraklasie. Wie pan, co będzie dalej ze Śląskiem Wrocław, z piłkarskim Śląskiem, bo pojawiają się spekulacje, że arabscy szejkowie są zainteresowani przejęciem klubu. Tego nie wiemy i to właśnie wracamy jakby do źródła problemu. Chcielibyśmy, żeby pan prezydent komunikował zarówno Radzie Miejskiej, bo Rada Miejska jest tak naprawdę przedstawicielem mieszkańców, wypełnimy funkcję uchwałodawczą i kontrolną wobec prezydenta,
ale działamy w imieniu mieszkańców, tego nie wiemy. Wszyscy kibicujemy temu, żeby Śląsk Wrocław znalazł jakieś stabilne, długoterminowe, strategiczne rozwiązanie, bo obecny sezon pokazał, że takiego rozwiązania nie ma i to, co nas martwi, to jest, że zarówno w rankingu sportowym, czyli ta tabela pokazuje, ledwo utrzymaliśmy się, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z finansami, to też jesteśmy na szarym końcu. No i w takiej sytuacji, jeżeli w firmie coś nie działa, no to zarząd powinien w jakiś sposób przedstawić plan naprawczy i się z tego wytłumaczyć. Ale tu się trzeba zgodzić zarówno z panem prezydentem, jak i z osobami, które mówią, że nie można tak po prostu sobie przysłowiowo z czapki wybrać tego inwestora. Musimy ten proces dobrze przeprowadzić, żeby nie stać się zakładnikiem takiego inwestora, który kupi ten klub, czy go przejmie, a następnie będzie i tak żądał od miasta pieniędzy i wsparcia w jego prowadzeniu. A w takiej sytuacji Śląsk już był. W takiej sytuacji Śląsk już był i nie chcielibyśmy, tak, żeby w takiej sytuacji znalazł się ponownie. Michał Górski, Radny Nowej Nadziei. Pięknie dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.